No tak, już wiemy, że teologia nie najlepiej nam pomaga zrozumieć rzeczywistość, bo tak naprawdę święte teksty często służą bardzo niedobrej ideologii. Podobnie historia często jest używana jako wehikuł do ideologicznych manipulacji. Często jeden szczegół, i to nie najważniejszy, historycy biorą na warsztat i z tego wokół niego tkają cały gobelin rzeczy, które są wyssane często z palca. I właśnie tak dzieje się w historii chrześcijaństwa z postacią Judasza, o którym bardzo mało wiemy, a tak naprawdę wiemy, że to, co w Nowym Testamencie się o nim znalazło, jest czystym wymysłem, które służy pewnej konstrukcji ideologicznej, właśnie takiej zohydzającej przeciwników, w tym wypadku Żydów. I to bardzo źle zabrzmi, ale to trzeba powiedzieć, jest to też forma takiego układania się z władzą polityczną, często wskazując na innych jako przeciwników. I tak właśnie, żeby nie mówić, że nasz Zbawiciel, nasz założyciel został zamordowany przez dominującą władzę polityczną, czyli przez Rzymian, łagodnie przesuwa się winę właśnie na Żydów, a ten zabieg ideologiczny jest tak sprytnie zrobiony, że przez 2000 lat ta fikcja się utrzymuje, i w większości, gdy zapytamy pobożnych chrześcijan, katolików, kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa, mało kto powie, że Rzymianie, że Poncjusz Piłat, który miał wszelką władzę w swoim ręku, ale właśnie pojawia się Judasz, pojawiają się Żydzi, pojawiają się kapłani, więc mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z jakimś ogromnym nadużyciem interpretacyjnym, krótko mówiąc, z fałszowaniem historii. I w tym sensie, żeby się jakoś z tym oswoić jeszcze lepiej, żeby to głębiej zrozumieć, wielu pisarzy po prostu podjęło ten temat jako kanwę, jako treść całych powieści. I o takich dwóch powieściach z ogromu, proszę mi wierzyć, jest przynajmniej biblioteka już powieści o Judaszu, ale wybrałem dwie, które z wielu względów są ważne. I pierwsza, o której chcę powiedzieć, to jest powieść sprzed kilku lat zaledwie izraelskiego pisarza, bardzo znanego, ciągle mówi się o nim jako możliwym kandydacie do Nagrody Nobla. Wiele jego powieści zostało przełożonych zresztą na język polski. Chodzi o żyjącego jeszcze Amosa Oza. Otóż Amos Oz, to jest jego izraelskie, hebrajskie i imię i nazwisko, które, jak wielu Izraelczyków, wybrał, żeby się całkowicie utożsamić z nowym Izraelem, z tym właśnie nowym Żydem, Sabrą, takim, który zerwał z diasporą, z tą historią pogardy, o której mówiliśmy wcześniej. I właśnie głównie pisze zresztą o Izraelu swoje powieści, o tym, jak imigranci, zwłaszcza z Europy Wschodniej, jego korzenie sięgają tutaj do terenów polskich, jak się znaleźli w Palestynie, jak się zaaklimatyzowali itd., itd. Ale to nas nie interesuje. Interesuje nas w tej chwili Amos Oz jako autor książki Judasz, o Judaszu. Ale znowu nie jest to biografia taka konwencjonalna, no bo po prostu już wiemy, że o Judaszu bardzo mało wiemy, albo nic nie wiemy. Więc Amos Oz, będąc Żydem, izraelskim pisarzem, posłużył się właśnie tą postacią literacką, fikcyjną w dużym stopniu, jako pretekstem, żeby pokazać, jak w dzisiejszym Izraelu ta postać funkcjonuje. To znaczy wyobrażenie wielu chrześcijan o Żydach i jak Żydzi się zmagają z tym wyobrażeniem negatywnym o sobie. Jest to bardzo ciekawe i warte przestudiowania, bo to jest
pokazane w taki sposób, że ktoś ma napisać rozprawę doktorską właśnie o Judaszu. A żeby napisać rozprawę doktorską, co się robi? Oczywiście się studiuje to wszystko, co inni do tej pory napisali. Jest to o tyle również interesujące, że wujek Amosa Oza, czy stryj, bo to był ojciec, właściwie dziadek, Klausner, takie było nazwisko jego ojca i jego dziadka. Otóż Klausner napisał książkę o Jezusie i był pierwszym Żydem, żydowskim historykiem, który zajmował się również postacią Judasza. I to jest ta próba pokazania, jak bardzo historycznie można pokazać ludzkie oblicze Judasza, że tak powiem. Że nie trzeba od razu wpadać w te kolejne myślenia stereotypowego o zdrajcy, który przez pocałunek czy z chciwości zdradza, od tego, który kradnie pieniądze ze wspólnego trzosa, tylko właśnie jako postać pozytywną. Postać, która zdawała sobie sprawę, że historia mistrza jest historią bardzo złożoną. Ale oczywiście w kilku minutach nie potrafię tego powiedzieć, tylko chcę zachęcić do lektury, że tak naprawdę jest to przez literaturę pokazanie, że można na Judasza spojrzeć jako na człowieka, jako na tego, który sam przeżył najpierw fascynację Jezusem, a potem ogromne rozczarowanie, że mistrz no, przegrał, skończył jako ukrzyżowany i tak dalej. Dlaczego tak się stało? Więc to jest sposób na oswajanie właśnie poprzez literaturę, poprzez stawianie pytań, poprzez rekonstrukcję całego kontekstu historycznego, kulturowego i religijnego. To robi Amos Oz. Ale nie tylko Żydzi się ciekawią postacią Judasza, również chrześcijanie często sięgali do tej postaci, jak Hubert Rosworowski na przykład. Ale opowiem o Henryku Panasie i jego książce opublikowanej w latach 70. Według Judasza. Muszę powiedzieć, że ostatnio ją przeczytałem z ogromnym przejęciem, bo to jest książka w podtytule widać Apokryf, pisana przez prawie stuletniego Judasza, który jest, no, jasna sprawa, nie popełnił samobójstwa, ale wspomina właśnie w takim długim liście do przyjaciela, jak to było. Znaczy, jak spotkał Jezusa, jak się zakochał w Marii Magdalenie, jak poprzez nią zbliżył się do Niego, jak przeżył właśnie całą mękę, czy dni tuż przed Ostatnią Wieczerzę. I Panas, który znał świetnie źródła, posługuje się źródłami, sięga do Józefa Flawiusza, do Tacyta, Pliniusza, no naprawdę znakomicie oczytany, sięga też do autorów, którzy pisali przeciwko Judaszowi, przeciwko Żydom i z tego wszystkiego rekonstruuje właśnie opowieść Judaszową. Muszę powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej poruszających powieści, bo pokazuje możliwą oczywiście, tutaj autor nie udaje, że jest to historia, tylko mówi, że jest to fikcja. Mówi o tym, jak to mogło być, gdyby Judasz nie został zohydzony w sposób karykaturalny, o którym mówiliśmy wcześniej. Tutaj Judasz jest człowiekiem, który jest najbliższy Jezusa, jest najbogatszy z jego uczniów, jest właścicielem jakichś ogromnych winnic, willi, no, warto to zrekonstruować i zobaczyć. No, na pewno nie jest to człowiek, któremu 30 srebrników do czegokolwiek były potrzebne. Więc ten Judasz pisze do przyjaciela o rodzącej się sekcie uczniów Jezusa i wspomina, że byłem im potrzebny do czegoś. Więc jest to jakby taka perspektywa człowieka, który się dziwi, jak często jego postać służy do tworzenia fikcji. No, można tutaj pójść w różne kierunki, również polityczne, jak często obraz nieprzyjaciela i wroga jest ważny, żeby budować własną tożsamość. Ale to już pozostawiam waszej wyobraźni.